Uwierzcie, że nie tylko największe korporacje mają wpływ na ślad węglowy ogólnoświatowy. Dzisiaj pokażę Wam i udowodnię, że my jako użytkownicy końcowi, konsumenci, mamy ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o redukcję śladu węglowego naszej odzieży, ponieważ faza użytkowania ubrań, która zależy tylko i wyłącznie od nas, zawiera aż 26% śladu węglowego całego ubrania, całego cyklu życia, aż od produkcji, skończywszy na porzuceniu tego ubrania na wysypisku śmieci i utylizacji. I na te 26% składa się 15% pranie, 10% suszenie i 1% prasowanie. Dzisiaj oczywiście skupimy się na dwóch najważniejszych elementach, które zawierają aż 20% całości śladu węglowego, czyli pranie i suszenie. I wszystkie dane, o których mówię, są podlinkowane pod filmem. Te obliczenia nie zostały oczywiście wykonane przeze mnie, tylko przez ludzi mądrzejszych ode mnie i znających się na tym. I gwoli wyjaśnienia są to oczywiście wartości uśrednione, bo wiadomo, że każde gospodarstwo domowe wygląda inaczej. Nawyki domowników w gospodarstwie domowym wyglądają inaczej. Niektórzy na przykład nie mają w ogóle suszarki elektrycznej, co już w ogóle zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o suszenie, które równa się 10% użytkowania. Natomiast dzisiaj opowiem Wam, jak niewielkim kosztem korekcji nawyków możemy zredukować nasz ślad węglowy i wodny w fazie użytkowania ubrań i na ile będzie to wymierne, bazując właśnie na tych wyliczeniach dokonanych przez ekspertów. Po pierwsze i pewnie dla niektórych banalne, warto prać po prostu mniej. I są inne sposoby na odświeżenie ubrań, można je na przykład włożyć do zamrażarki, a niektóre ubrania, jak na przykład jeansy czy wełna, są wprost przeznaczone do rzadszego prania i bardzo się niszczą przy częstszym praniu. I już niewielka korekta nawyków, czyli redukcja ilości prań zaledwie o 10%, o 1/10, zredukuje nasz ślad węglowy fazy użytkowania odzieży o 2,6%, Oczywiście zredukuje też ślad wodny, ale tutaj ten wynik nie jest aż taki spektakularny i wyniesie 0,06%. Więc jeżeli jesteś osobą, która pierze ciuchy po każdym ubraniu, wystarczy, że co któreś ubranie troszeczkę przytrzymasz i zredukujesz ilość prań o 10% i zredukujesz ślad węglowy o 2,6%. Kolejna rzecz to temperatura prania. Jeżeli jesteś osobą, która pierze pomiędzy 40 a 50 stopni i zredukujesz tę temperaturę za każdym razem do 40 stopni, to zredukujesz swój ślad węglowy ubrania o 1,4, a ślad wodny o 0,03. I jeżeli chcielibyście, żebym rozwinęła temat, a to zrobię, to wiedzcie, że między praniem 30, 40, a nawet 50 stopni tak naprawdę nie ma różnicy, jeżeli chodzi o bakterie, zarazki, grzyby czy inne choroby, a zwykle wyższa temperatura prania u ludzi jest podyktowana właśnie tym, że chcą zabić jak najwięcej bakterii i wirusów. Musicie wiedzieć, że żadna temperatura, czy to nawet 100 czy 60 stopni, nie zlikwiduje w domowych warunkach, w domowej pralce bakterii i wirusów do zera. I tak naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałam, to czy pierzecie w 30 stopni czy 50 nie ma różnicy, ponieważ według badań niestety większość znanych bakterii, wirusów i roztoczy giną w temperaturze 60 stopni w praniu, które trwa ponad godzinę. A niestety pranie w 60 stopniach odzieży, którą nosimy na co dzień, przyspieszy jej zniszczenie, płowienie i degradację, ponieważ skraca włókna i niszczy materiały. Szczególnie tyczy się to bawełny, na przykład tencelu, wiskozy i tak dalej. Rzeczy prane w 60 stopniach w porównaniu z rzeczami, które są prane w 30 stopniach, dużo bardziej się niszczą. Także mam dla Was propozycję, jeżeli zależy Wam na likwidacji bakterii, wirusów i grzybów, jest na to inny sposób niż bardzo wysoka temperatura prania. Wystarczy, że co najlepiej, no oczywiście nie trzeba do każdego, ale jeżeli co do któregoś prania, wrzucicie naturalny odkażacz na bazie tlenu. Najtańszą opcją jest na przykład nadwęglan sodu, który jest dostępny w drogerii okolicznej. Kilogram kosztuje chyba około 7 zł i wystarczy łyżka dodana do prania, żeby ten wybielacz na bazie tlenu usunął
bakterie, wirusy, roztocza i grzyby. I ten patent jest na przykład stosowany w majtkach menstruacyjnych i podpaskach wielorazowych i też w pieluszkach dla dzieci, ale tak jak mówię, są to rzeczy, które mają dużą styczność z wydzielinami ciała w dużej ilości i one czasami wymagają odkażenia. A jeżeli jesteście zdrowi, nie macie żadnej infekcji, jest taka codzienna odzież, naprawdę wystarczy, że będziecie ją prali w temperaturze 30 stopni. Wiadomo, że lepiej w ogóle zrezygnować z używania suszarki elektrycznej, ponieważ nie dość, że zawiera ona bardzo dużo prądu, to jeszcze uwalnia do środowiska 4 razy więcej mikrowłókien niż pranie w pralce, ale wiadomo, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. A jeżeli nie wiecie, o co chodzi z mikrowłóknami i dlaczego jest to szkodliwe dla środowiska, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, będzie on również podlinkowany w opisie. Wracając do suszenia, to jeżeli suszysz za każdym razem każde pranie i w geście dobrej woli dla planety postanowisz latem suszyć o 1/3 mniej, to zredukujesz swój ślad węglowy ubrania o 1,1%. Wydaje mi się to niewielką korektą nawyków, szczególnie latem, kiedy to pranie wyschnie w okamgnieniu, szczególnie jeżeli masz dostęp do balkonu bądź ogrodu. Warto wykorzystywać pełne możliwości pralki. Chyba że ładujesz zawsze bęben pod korek, to pomiń ten punkt. Ale jeżeli nie, jeżeli ładujesz bęben do połowy i korygujesz swój nawyk w ten sposób, że do każdego prania i suszenia załadujesz zaledwie 1/3 kilograma więcej i 1/3 kilograma, to zredukujesz ilość prań i suszeń średnio o 7%, a w związku z tym zredukujesz ślad wodny o 0,04% i ślad węglowy o 1,4%. Te cztery proste zmiany, które przed chwilą opisałam, zredukują Wasz ślad węglowy aż o 6,5%, czyli zredukują ślad węglowy z 1/4 do 1/5 w fazie całego użytkowania ubrania. Według mnie jest to spektakularny wynik, patrząc na to, że jest to naprawdę niewielka korekta nawyków. No i ostatnia gratisowa rada, niezwiązana w sumie z praniem i suszeniem, dotyczy wydłużania, jak najbardziej maksymalnego wydłużania czasu życia ubrania. Załóżmy, wyobraźmy sobie, że każde ubranie, które macie w swojej szafie i chcecie je wyrzucić, to wydłużacie mu życie o zaledwie 3 miesiące. Jeżeli byśmy tak zrobili w idealnym świecie, to zredukowalibyśmy ślad węglowy ubrania o 8%, a ślad wodny aż o 10%. Także następnym razem, jeżeli będziecie chcieli się pozbyć jakiegoś ubrania, bo Wam się znudziło, a nosicie je, to zastanówcie się, czy nie chcecie mu przedłużyć życia o 3 miesiące, chyba że idzie ono w nowe, dobre ręce, w których będzie używane. To tak naprawdę nie ma to znaczenia, chodzi tutaj o to, że pozbywacie się ubrania i ono ląduje na wysypisku śmieci i tam kończy swoje życie. Zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre rady były pewnie dla części proste i banalne, ale dzisiejszy film miał za zadanie pokazać, jak proste i banalne rzeczy i niewielka korekta nawyków może oddziaływać realnie, procentowo na nasz ślad wodny i węglowy w fazie użytkowania ubrania. Tymczasem dziękuję i zapraszam Was na moje media społecznościowe, m.in. na profil na Instagramie Agata Bokiej oraz na profil na Instagramie czy Facebooku Skrojone. Skrojone jest marką odzieżową, którą współtworzę. Tworzymy tam m.in. bieliznę organiczną z certyfikatem GOTS, majtki menstruacyjne czy stroje kąpielowe z recyklingu. Chcę, żeby ten profil Skrojone miał również wartość edukacyjną i dowiecie się m.in. z niego na temat slow fashion, fast fashion oraz też na przykład jak zredukować ślad węglowy odzieży, czyli to, o czym dzisiaj mówiłam, jakbyście nie zauważyli. Tymczasem mam nadzieję, że film był dla Was inspirujący. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmu. Pa!